Witajcie, kochani. Dzisiaj się zabawimy. Mam tutaj slajma koloru różowego przechodzącego na pomarańczowy, a potem na żółty. On jest kupiony. Jest bardzo fajny w dotyku. I dzisiaj będziemy mieszać go z takimi diamencikami, z takimi kwiatuszkami, z pucholiną i jeszcze z brokatem. Dziś będziemy sobie mieszać slajma. Najpierw go wyjmę z butelki. Choć jest miły w dotyku i ma super konsystencję, to ciężko go się wyjmowało z pojemnika. Trochę jeszcze tutaj zostało, ale to trudno. Mam podzielone na 4 kawałki. Pierwszą będę mieszać z tymi diamentami. Wszystkie odłożę na bok. Oprócz jednej. On tak wygląda, z tymi kryształami. Zobaczcie, jak się rozciąga i powiedzcie mi, czy się Wam podoba, bo mi się bardzo podoba, się bardzo dobrze rozciąga. Teraz wsypiemy te kwiatuszki. Trochę kłują pod palcami, gdy się je miesza. Jeśli Wam się podoba ten slime, to powiedzcie mi, bo mi się też bardzo ten podoba. Też jest tak samo rozciągliwy. Odkładam też tego na bok. I teraz mieszamy z pucholiną. Nie wiem, jak slime będzie wyglądać. To się zaraz przekonamy. Bardzo ciężko to wymieszać, lecz bardzo fajnie się rozciąga i ma bardzo fajną konsystencję. Dość już. Tego odkładam na bok i teraz będzie z brokatem. Mam tu już przygotowaną tackę. No i bierzemy ostatniego slajma. No i odpakowuję. I ja wezmę brokat fioletowy.
Oto on tak wygląda. Jest bardzo fajny i brokatowy. Błyszczy. I się też fajnie rozciąga. One tak wyglądają. Ten jest z kryształkami. Wygląda tak. Ten jest z pucholiną i wygląda tak. Ten jest z brokatem i wygląda tak. A ten jest z kwiatkami i też tak wygląda. A teraz wszystkie te slajmy załadujemy do butelki. Z tych slajmów można robić bańki słomką. Ciężko je się wkłada do butelki. Musiałam trochę postukać. A teraz włożymy tego. Niech się układa tak jak chce. Napiszcie w komentarzu, jaki slime Wam się najbardziej podobał. Jeśli Wam się podobał mój filmik, zasubskrybujcie mój kanał i zostawcie łapkę w górę. Pa!